Siema, Miśki, tutaj Maweryk. Dzisiaj chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Mam nadzieję, że święta wam się udadzą. Mam nadzieję, że zjecie tyle rzeczy, ile chcecie i nawet brzuchy was nie rozbolą. Mam nadzieję, że będziecie najlepszymi graczami na świecie we wszystkie gry, jakie byście chcieli naprawdę. I mam nadzieję, że nadal będę dla was kręcił filmiki. Mam nadzieję też, że Sylwester wam się uda. Powiem wam taką historię jeszcze, zanim skończę, bo mam zamiar tylko nakręcić takie życzenia. Należy trochę poświęcić czasu z rodziną, a nie cały czas komp. Ostatnio nic nie nagrywałem, ponieważ byłem bardzo zajęty pracą. Męczyło mnie też gardło, jak zawsze, kurde mać. Ale moja mama przyjechała wreszcie i no nie wiem, no cieszę się trochę, tam robimy różne rzeczy, moja mama, moja żona. Przykładowo zaraz będziemy ubierać choinkę, mam nadzieję, że wy już macie ubraną. Ile ja tam nadziei już powiedziałem, mam nadzieję, cały czas to samo. Tak czy owak, powiem wam jedną historię, to może to nie jest historia ze świąt, jedynie to jest historia Sylwestra, z tego co pamiętam. Kiedyś mój ojciec, byłem dosłownie gówniarzem takim. Mój kolega Lachu był u mnie na Sylwestra. No i oczywiście rodzice, jak to rodzice, no rodzice, mój ojciec, wiadomo jak to facet, nie? Tam musiał kielicha walnąć, więc paru tam kolegów, nie pamiętam, chyba trzech kolegów było. No i co postanowili, że chyba zaczną puszczać wcześniej niż Sylwester fajerwerki. A że wtedy to były takie lata, że wiecie, no fajerwerki jeszcze nie były tak zaawansowane może jak teraz. No nie wiem, może były wcześniej mniej bezpieczne. To mój ojciec oczywiście wziął taką jakby rakietnicę. To była dosyć taka mała rakietnica. Ale co wymyślił? Że jego kolega będzie podpalał, a on będzie trzymał w ręce. Najgłupszy pomysł na świecie. Po prostu coś strasznego. Wyobrażacie sobie, no głupota totalna. Nie wiem skąd mu się to wzięło. No po prostu alkohol sprawia, że schodzimy z poziomem inteligencji do poziomu Amerykanów przykładowo. I po prostu mój ojciec trzymał tą rakietę całą, a ten gościu podpalał. Chyba Mirek się nazywał. No i wiecie, podpala to podpala. I nagle, żeby rakieta się rozpędziła i żeby poleciała do góry, to troszkę ognia musi z niej polecieć i to całkiem sporo. No i dosyć, powiem wam, ostro sobie poparzył tą łapę wtedy. Ale to nie było jedyne poparzenie mojego ojca, pamiętam. Kiedyś rąbił bimber i pamiętam, to było tuż przed świętami, bo moja babcia chyba wtedy przyjechała do nas. Chyba przed świętami. Albo to było coś na jakąś rocznicę ślubu moich rodziców, nie jestem pewien. No i było to tak, że chyba ojciec robił bimber, bo ojciec zawsze robił bimber. Ja teraz też staram się podtrzymać jego tradycję, chociaż nie pamiętam dokładnie co to było tam, jak to robił. Ale w tym roku, nie, w następnym roku, bo w tym roku to już za późno. Ale w następnym roku zrobię bimber, ponieważ zrobiłem wino i nie do końca mi wyszło. Wyszło bardzo wytrawne, więc postaram się z tego zrobić bimber. Ale dobra, mówię dalej. No i oczywiście on, żeby zrobić ten bimber, miał taki butel, a właściwie to była kanka po mleku, taka wielka, dosłownie jak z mleczarni, przerobiona. I z góry tej kanki wystawała taka metalowa rurka i właśnie wlewało się do tej kanki wino chyba. Tak mi się wydaje, no to było wino, bo tak to wszystko działa. Potem zatykało się ją, tam sznurkiem ojciec zawsze zawiązywał, żeby tam nic nie wyleciało. Ta para, która szła do góry, bo tam się cały czas gotowało pod bardzo małym ogniem, szła do tej rurki u góry i szła poprzez jakieś inne rurki, poprzez wodę, bo się schładzało, poprzez filtry jakieś, do szklaneczki czy tam do jakiegoś kubeczka i on potem to przelewał do butelek. No ale pewnego razu, jak to szczęście mojego ojca i pewnie moje też, rureczka się po prostu zacięła, więc musicie sobie wyobrażać, jakie tam było ciśnienie, jak to wypierdzieliło do góry. Mój ojciec poparzył sobie brzuch, a że mój ojciec zawsze miał wielki brzuchol, bo strasznie dużo ważył, chociaż nie było widać zawsze po nim, to normalnie mapa Europy mu się, jak to moja babcia mówiła, mapa Europy mu się zrobiła na tym brzuchu, dosłownie sobie tak poparzył. Brak słów, nawet nie poszedł do lekarza. Gdzie mój ojciec do lekarza, broń Boże. Wiecie, ale z moim ojcem dużo było sytuacji z lekarzami, o Boże, masakra. Tak czy owak, to była też śmieszna sytuacja. Potem się z tego śmialiśmy, bo przestało go już piec, nie, i wiecie, tam plamę miał, a potem już mu ta plama zeszła, nawet nie było widać, że cokolwiek kiedykolwiek miał. No ale dobra, mam nadzieję, miśki, że gameplaye wam się podobają. Myślę, że jeszcze w święta postaram się jakiś nagrać, tylko miałem małe problemy z The Long Dark, ponieważ trzy razy mi wywalało grę, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że nie po ostatnim update'cie. Dzięki Bogu teraz to nagrałem.
więc macie podkład lekko, kurde, taki, nie wiecie, Christmas. Macie śnieżek, więc, no wiecie, nie ma śniegu, przynajmniej teraz nie ma śniegu u nas w Krakowie. Może będzie w święta, oby, mam nadzieję. Panie Boże, daj śniegu, okej, spoko. Więc miśki, mam nadzieję, że wasze święta będą zajebistymi świętami. Mam nadzieję, że dostaniecie pełno gier albo jakiegoś nowego sprzętu komputerowego, który wam się spodoba. I mam nadzieję, że będziecie nadal chcieli subskrybować mój kanał. Więc miśki, do zobaczenia następnym razem.